Wysoka Izbo, kontynuując ten temat, wolność słowa nie jest dla dzieci, powiedział Jarosław Kaczyński 10-letniej autorce bloga Perspektywa Sary. Niestety, droga Saro, za czasów prezesa nie było wolności słowa też dla kobiet i dla obywateli i obywatelek protestujących na ulicach. Nie było wolności dla przyrody i lasów. Gdyby nie kara nałożona przez Unię, nie byłoby już znacznej części Puszczy Białowieskiej. Za rządów Kaczyńskiego nawet w mediach państwowych nie było wolności słowa. Był przekaz dnia z Nowogrodzkiej i jak ktoś się z nim nie zgadzał, to musiał szukać sobie innej pracy. Ale jak się zgadzał, to oczywiście opływał w luksusy. Czy prezes PiS był zadowolony? Tylko po części, bo niezależne media też były szykanowane właśnie za wolność słowa. W pewnym momencie postanowili nie przyznać koncesji jednej ze stacji. Gdyby nie interwencja USA, to nie wiadomo, jak by się to skończyło. Za wolność słowa cierpiały niezależne fundacje i NGOsy. Okazuje się, że nawet w czasie wolnym nie można było mieć dowolnych poglądów. Tylko te właściwe, słuszne i po partyjnej linii. Wolność słowa szczególnie zaciekle była tępiona w nauce i na uczelniach. Stworzono specjalną punktację za publikowanie w kościelnych i partyjnych czasopismach. Oczkiem w głowie była polityka historyczna. Zamordyści spod znaku Zaleskiej i Czarnka dbali, żeby w szkołach nie zagościła żadna niepokorna myśl. Tak więc twoje stwierdzenie, droga Saro, o wolności słowa zadane w Sejmie jest być może najważniejszym stwierdzeniem w demokratycznym państwie. Jeżeli odmówimy jej dzieciom, młodzieży, to w niedługim czasie większość społeczeństwa nie będzie miała prawa głosu. No, może poza prezesem. Dziękuję bardzo i zapraszam do wygłoszenia oświadczenia.